Uczniowie i nauczyciele wracają 1 września do szkół i rozpoczną naukę stacjonarnie. W ostatnim czasie to temat budzący wiele kontrowersji. Zapytaliśmy uczniów oraz ich rodziców, co sądzą odnośnie powrotu do szkolnych ławek. W tym temacie zdania są zdecydowanie podzielone. Czy powrót do szkoły jest dobrym rozwiązaniem? Jak pani myśli? Zamknąć się znowu w domu i zamknąć dzieci na kolejne miesiące to też nie jest rozwiązanie. Dzieci potrzebują socjalizacji, potrzebują rozwoju emocjonalnego i nic tego nie zastąpi po prostu. Żaden najlepszy rodzic, żeby nie wiem jak się starał. Bym wolała wrócić niż siedzieć w domu. Stęskniłaś się już za koleżankami, kolegami? Tak, bardzo. No tak, bo my od marca nie byliśmy w szkole tak naprawdę. A jak oceniacie nauczanie w sposób zdalny? Sprawdziło się to waszym zdaniem? W sensie na pewno jest łatwiej. Na pewno jest łatwiej z dobrymi ocenami, ale no, czy to tak, żebyśmy my się uczyli, no to tak średnio. No teraz jest dużo tych zachorowań, to ciężko powiedzieć jak to będzie. Pewnie pójdziemy do szkoły i zacznie to kilkukrotnie nawet. Zdecydowanie dobre. No jest 1 września, szkoła się zaczyna. Może być jeszcze więcej zakażeń. Aczkolwiek sam chciałbym już wrócić do szkoły i boję się o maturę tak naprawdę, co z tym będzie. Za jakiś tydzień wszyscy będą mi tak chorzy, co za różnica. Grypa to też jest wirus, ospa też jest wirus, a dzieci normalnie chodzą do szkoły, jak chorują to siedzą w domach, tak? Obawiasz się powrotu do szkoły? Trochę tak, bo jednak jest duże ryzyko. No, sam ten powrót do szkoły mnie niepokoi w ogóle. Moja szkoła to jest jeden wąski korytarz, więc ja nie wiem jak te odległości mają w ogóle być utrzymane, także... Troszkę się też obawiam. Uważam, że tak, bo dzieciaki i tak się spotykają. Nic się nie dzieje w okolicach, nic się złego nie słyszy. A czego najbardziej się obawiacie, jeżeli chodzi o powrót do szkoły? Zaległości, ponieważ przez te zdalne nauczanie tak naprawdę dużo się nie nauczyło. Dużo nas ominęło. Nasz system nauczania nie był przygotowany do takiej sytuacji. Myślę, że jednak jak już mają być te wszystkie lekcje, to niech będą znowu zdalne. Te zasady, no po prostu będziemy ich przestrzegać, żeby po prostu robić to wszystko, żeby się nie zarazić. No, że troją się i dwoją się, żeby wszystko było tak jak według obostrzeń, nie mówię, że nie. No ale chociażby nie stykanie się dziećmi ze sobą na korytarzu w czasie przerwy, no to jest niewykonalne, tak? No taki reżim bardzo, myślę, chyba nie będzie zastosowany, jak to jest mówione. Myślę, że jakoś dzieciaczki to ogarną.